Zbawienie pańskie, albo Lordship Salvation, albo zbawienie w Panu, a Boże zapewnienia dla wierzącego. Ten dzisiejszy materiał, ale też nie dzisiejszy, dotyczy takiej książki, która została niedawno wydana również w języku polskim. Mam ją również w kilku innych wydaniach starszych i całkiem świeżych. Jest to książka, która wprowadza taki termin, tutaj jest zaznaczone, Lordship Salvation. Lordship Salvation. Ten termin to jest książka z 1988 roku. Choć ten egzemplarz był wydany w 1994. Jest to o tyle istotne, że ta książka została napisana i wydana drukiem w czasie, kiedy autor, czyli John F. MacArthur Jr., nie uznawał Jezusa Chrystusa za Syna Bożego Odwiecznego, tylko za takiego, który stał się Synem Bożym, czyli nie był to pogląd chrześcijański, a taki jak u Świadków Jehowy, czyli że Jezus Chrystus nie był dla niego Synem Bożym, tylko stał się Synem Bożym w czasie. I takie nauczanie John F. MacArthur dopiero później porzucił, a więc ta jego Ewangelia była napisana w czasie, kiedy on był niewierzący i nie przypadkiem jego Ewangelia jest identyczna z Ewangelią Świadków Jehowy, czyli ciężko pracuj, poć się, a Bóg ci nie jest potrzebny do zbawienia, co najwyżej jako kwiatek do kożucha. Proszę bardzo, tu jest ten 94 rok, widać. Natomiast w niezmienionej postaci ta herezja, którą się tu będziemy zajmować z niechęcią, jest też, widać, dalej jest ten heretycki termin Lordship Salvation i jest to książka, która tutaj jest wydana. To wydanie najświeższe mam z 2008 roku. Jak widać, to jest ta sama książka 88 do 2008, czyli z czasu, kiedy ten człowiek w ogóle nie dałoby się go zaliczyć do chrześcijan, ponieważ był bałwochwalcą w tamtym czasie, nie uznając Jezusa za Syna Bożego. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Więc jeżeli twierdził, że Synem Jezus, jego wymyślony przez niego Jezus stał się Synem w czasie, to znaczy, że był też czas, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Na zmianę będę używał tego terminu, który jest w polskim przekładzie, czyli zbawienie w Panu. Tak, żeby trzymać się tego, co w tych książkach autorstwa Johna F. MacArthura jest. I tutaj, podczas gdy w latach 80., 90., XX stulecia szalała kontrowersja wokół Lordship Salvation, czyli zbawienie w Panu, byli tacy, którzy zręcznie obnażyli jej wady i bronili Ewangelii łaski Bożej. Na przykład książka doktora Charlesa Ryrie pod tytułem So Great Salvation, wydana przez Moody Press. Byli też tacy, którzy w szczerej próbie obrony doktryny łaski i zdemaskowania Lordship Salvation, czyli zbawienie w Panu, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, nie poradzili sobie tak dobrze, głównie z powodu wyolbrzymiania swojej sprawy. Od tego czasu kontrowersje nieco ostygły w swej intensywności. W świetle tego można mieć pewne wątpliwości, czy ten temat powinien w ogóle ujrzeć światło dzienne. No ale ponieważ dosyć mocno promowana jest książka wydana przez rzymskokatolickie wydawnictwo Vocatio, albo ekumeniczne, może lepsza nazwa, ale generalnie dużo książek rzymskokatolickich hierarchów tam jest wydawane i ta książka została przez nich ogłoszona drukiem. Co ciekawe, nie mam tutaj daty. 2019 jest, mam datę. Czyli widać, że w 2019 została wydana, a więc raptem 4 lata temu. Więc teraz pytanie, po co rozgrzebywać przeszłe debaty i dlaczego nie poświęcić czasu i energii na bardziej współczesne lub bardziej podnoszące na duchu tematy? Odpowiedź na to pytanie jest naprawdę dość prosta. Debata na temat Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, a zwłaszcza jej praktycznych ram i konsekwencji, jest wciąż bardzo aktualna. Nie chodzi o to, żeby dodawać do tego zgiełku kontrowersji, jaki panuje w Kościele, ale pragnieniem tego materiału, autorów tego materiału, jest pomóc braciom i siostrom w Chrystusie. Nie pretenduję do miana uczonego, ale zaangażowanie w różne aspekty chrześcijańskiej służby przez lata dało mi pewien punkt widzenia na tę kwestię. Wynika to z mojego praktycznego doświadczenia w kontaktach z wieloma chrześcijanami, którzy byli zaniepokojeni tą doktryną lub wciąż mają co do niej wątpliwości. W ostatnim czasie wielu chrześcijan znalazło się pod wpływem różnych posług, które pozostawiły ich wstrząśniętymi, szczególnie w odniesieniu do pewności zbawienia. Młodzi ludzie są szczególnie podatni na to, by dać się złapać na te wadliwe poglądy na temat zbawienia i pewności poprzez dostępność pewnych internetowych posług. Służby te są potomstwem wcześniejszego ruchu Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, nawet jeśli nie przedstawiają się w sposób jawny. Tak więc pod wieloma względami jest to temat nadal bardzo aktualny w swoim praktycznym wpływie na wierzących, nawet jeśli sama debata nieco przycichła. Te czynniki skłoniły do podjęcia próby sformułowania zwięzłej odpowiedzi, która, mam nadzieję, będzie pomocnym wkładem w dyskusję i okaże się korzystna dla tych, którzy zmagają się z tym problemem. Poza tym, mając do czynienia z kontrowersyjną lub dyskutowaną kwestią, zawsze możemy wyciągnąć pożyteczne lekcje ze Słowa Bożego, które do tej pory były nam obce. Mając na uwadze ten cel, starałem się i staram się, aby obok krytyki zawrzeć także wiele pozytywnych nauk. Jak już wspomniałem, ważnym elementem tego tematu, który został zaskakująco przeoczony, jest wpływ, jaki Lordship Salvation, czyli zbawienie na podstawie własnej pobożności, wywarło na doktrynę pewności zbawienia. Nauka o Lordship Salvation, czyli zbawieniu na podstawie własnej pobożności, zamąciła wody czegoś, co ze wszystkich doktryn powinno być absolutnie jasne dla wierzących. Chrześcijanin nie może mieć stałego pokoju, jeśli szuka pewności w obszarach, których nigdy jej nie znajdzie. Z tego powodu jest to ważne, żeby się tym zajmować. I stąd ten wysiłek. Ważne jest również, aby wspomnieć, że kiedy odnosimy się do słowa zbawienie, czyli gdy odnoszę się do zbawienia, jak to jest użyte w terminie zbawienia panującego Pana albo zbawieniu Pańskim. Albo inaczej Lordship Salvation, to jest zbawieniu na podstawie własnej pobożności. To mówię tutaj o dziele regeneracji. Dzieło regeneracji. Trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ mówiąc od strony nauki Słowa Bożego, zbawienie lub bycie zbawionym jest czymś znacznie szerszym niż początkowe usprawiedliwienie lub odpuszczenie grzechów. Zbawienie w szerokim znaczeniu tego słowa obejmuje również uświęcenie i ostateczne nasze uwielbienie. Jak to jest często podkreślane, przy naszym nawróceniu byliśmy zbawieni od kary za nasze grzechy. Obecnie jesteśmy zbawiani od mocy grzechu, a w przyszłości będziemy zbawieni od obecności grzechu w ogóle. Jeśli będziesz o tym, droga duszo, pamiętać, to możesz być zachowany od pewnego zamieszania w tym, co już jest bardzo zagmatwane przez zwodzicieli. Zanim się w to zagłębię, konieczne jest jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Uważam, że należy stwierdzić, iż nie uważam, że zwolennicy Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, są fałszywymi nauczycielami lub heretykami. Wzajemne obrzucanie się wyzwiskami nigdy nie pomogło sprawie żadnej ze stron. Wielu z tych, którzy trzymają się tej nauki, to pobożni chrześcijanie i solidni doktrynalnie pod wieloma innymi względami. Moim pragnieniem jest używanie umiarkowanego języka, co nie zdarza się często, gdy chrześcijanie piszą lub dyskutują na ten temat. Moim celem jest ironiczne spojrzenie na poglądy, o których mowa. Jest to wystarczająco emocjonalny temat bez dorzucania dodatkowego paliwa do ognia. Niech Pan Jezus użyje i pobłogosławi te nasze obserwacje dla Jego chwały i dla zachęty Jego ludu. W czym tkwi problem? Debata na temat zbawienia panującego Pana, czyli Lordship Salvation, albo zbawienie na podstawie własnej pobożności, czy też zbawienia pańskiego, wybuchła na scenie Kościoła ewangelicznego pod koniec lat 80. Kiedy John F. MacArthur wydał jego książkę Ewangelia według Jezusa. Inni włączyli się do walki, zarówno wspierając, jak i potępiając książkę i doktrynę ukazaną w książce. Doktryna ta miała wielu zwolenników i niektórzy z nich próbowali swoich własnych wersji tej nauki, ale to książka doktora MacArthura nadal była punktem zapalnym. W odczuciu wielu chrześcijan John MacArthur obnażał prawdziwy problem w Kościele, a swoją publikacją wyrażał obawy wielu osób. Co dokładnie było problemem? Dlaczego? Próbując zaradzić dostrzeżonemu problemowi, formułował tak radykalne stwierdzenia dotyczące natury Ewangelii? Doktor MacArthur i inni, którzy wierzą w zbawienie panującego Pana, czyli Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności byli zaniepokojeni powstaniem kulturowego chrześcijaństwa, czegoś w rodzaju anemicznej wersji wiary. Z całego serca podzielam ich obawy w tym zakresie. Byli oni słusznie zaniepokojeni bardzo światowym, luźnym stylem chrześcijaństwa, który wydawał się całkowicie oderwany od rzeczywistości nakazów Pisma Świętego dotyczących osobistej świętości. I też tutaj nazwisko Paul Washer się może pojawić w tym zakresie. To kolejne nazwisko, które dotyczy tej nauki. Dostrzegana wiara bez odpowiadającej jej wierności była dla nich wielkim problemem. W tej kwestii się oczywiście z nimi zgadzam. Istnieje problem, który oni ujawnili i który wymagał ujawnienia. Z perspektywy czasu bardzo niewielu, którzy sprzeciwiali się Lordship Salvation, to jest zbawieniu na podstawie własnej pobożności, nie zgadzało się z ich diagnozą, że sprawy w Kościele były w złym stanie. To stawia nas w samym centrum problemu. Czy obecny niski stan chrześcijaństwa jest spowodowany wadliwą Ewangelią? I w konsekwencji, czy zmiana warunków Ewangelii jest rozwiązaniem postrzeganego problemu? Nauczyciele Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, zaprzeczyliby, że zmieniają Ewangelię. Powiedzieliby raczej, że odzyskują ją od decyzyjności, czyli decisional regeneration, i łatwiejszej wiary, czyli easy believism, albo tańszej łaski, cheaper grace. To właśnie te rzeczy, zwłaszcza easy believism, doprowadziły ich zdaniem do światowości i cielesności Kościoła ewangelicznego. Broniąc swojego stanowiska, nauczyciele Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, powiedzą, że ich punkt widzenia nie jest wcale nowy, ale że przedstawiają jedynie historyczne, protestanckie doktryny teologii reformowanej, czyli reformowanego katolicyzmu, bo to katolicyzm był reformowany, protestantyzm nigdy nie był reformowany, więc reformowany był katolicyzm, a więc były to poglądy katolickie, zreformowane, poprawione lekko. Nie kwestionowałbym ich twierdzenia, że wiele z ich idei jest zakorzenionych w historycznej, reformowanej katolickiej teologii. Ale stwierdziłbym, jako ten, który jest bardzo wdzięczny za to, co przyniosła nam katolicka reformacja, że jest też wiele wad w teologii reformowanej i to nie jest tajemnicą. Obecny niski stan rzeczy, przyczyny. Nie można zaprzeczyć, że istnieje duża grupa ludzi, którzy są prawdziwie wierzący, ale żyją w sposób cielesny. Ta klasa chrześcijan ledwo kroczy w zwycięstwie i jest w niskim stanie duchowym. Jak pokrótce zauważono, niski stan duchowy wielu chrześcijan pozornie daje powstaniu ruchu Lordship Salvation, czyli zbawieniu na podstawie własnej pobożności, podstawę do bycia antidotum na ten stan rzeczy. Niektórzy nauczyciele Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, zaprzeczają, że istnieje coś takiego jak cielesny chrześcijanin. Oczywiście nie wszyscy nauczyciele Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, mówią tak. W rzeczywistości nastąpiło pewne wycofanie się z tego, przynajmniej ich gwałtowna zawziętość ostygła w porównaniu z ich wcześniejszymi oświadczeniami. Pismo Święte pokazuje, że tacy wierzący istnieją To wyraźnie wyszło na jaw w trakcie debaty i trudno było im to utrzymać w obliczu tego faktu. Kilku z nich nadal mocno na to naciska. Wielu z nas twierdzi jednak, że istnienie cielesnych chrześcijan nie wynika z rodzaju Ewangelii, którą usłyszeli, ani ze sposobu jej przedstawiania. W rzeczywistości mogli oni przyjść do Chrystusa na wiele różnych sposobów i w różnych okolicznościach. Nasz Bóg jest suwerenny w swoich działaniach, kiedy wzywa duszę do zbawienia. Dla niektórych może to być modlitwa grzesznika lub wyjście na środek, dla innych długi okres głębokiej udręki duszy lub dramatyczne i silne nawrócenie, lub też może to się stać bardzo szybko, bez pośrednictwa człowieka. Jednak niezależnie od okoliczności lub ludzkich instrukcji, które doprowadziły do ich nawrócenia, zostały one naprawdę nawrócone i są zbawione. To właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Skłonności kaznodziejów Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, do bagatelizowania Bożej łaski i używania strachu lub głoszenia prawa, zakonu w celu pobudzenia tzw. cielesnych wierzących do pobożnego postępowania. Moim zdaniem jest to w oczywisty sposób niebiblijne i stanowi odejście od nauki Nowego Testamentu o uświęceniu, zwłaszcza Pawłowej nauki o łasce. Poza tym to nie działa. Głoszenie chrześcijanom, aby mieli wątpliwości co do swojego zbawienia, tak jakby byli niewierzący lub aby zwrócili się do wewnątrz samych siebie w kierunku samokontroli, co jest praktycznym efektem wielu kazań Lordship Salvation, to znaczy zbawienia na podstawie własnej pobożności, jest absolutnie ostatnią rzeczą, która da im zwycięstwo w chrześcijańskim ich życiu. I myślę, że też trzeba powiedzieć więcej o samokontroli i pewności. Jeśli kościoły są wypełnione tak zwanymi cielesnymi chrześcijanami, to nie wynika to z Ewangelii, którą otrzymali, ale z braku pasterskiej opieki i zdrowego nauczania. W rozdziale dotyczącym modlitwy grzesznika jest potrzeba, znaczy w temacie modlitwy grzesznika też potrzebna jest pewna rozwaga. I także mamy coś takiego jak miejsce prawa w praktycznym uświęceniu. Jest to ważne pytanie i naprawdę pokazuje niebiblijną naturę zbawienia opartego na Lordship Salvation, to znaczy zbawienia na podstawie własnej pobożności i to, że jest to system oparty na prawie. Pasterze i nauczyciele zawodzą. Wiele struktur i systemów denominacyjnych jest bardziej nastawionych na socjalną pomoc i nabożeństwa w stylu rozrywkowym niż na budowanie i napominanie wiernych. Ponadto duch wieku ma wpływ, jak zawsze zresztą miał, na wierzących. To nic nowego. Na przykład słowa chrześcijanina z Wielkiej Brytanii odwiedzającego Stany Zjednoczone w 1863 roku pokazują podobny stan. Kościół w Ameryce jest bardziej światowy niż gdziekolwiek indziej, a jednak wątpię, że nie ma wielu chrześcijan, a niektórzy są naprawdę oddani. Pismo Święte ma niewielki autorytet, nie to, że otwarcie się mu zaprzecza. Przeciwnie, jest szanowane i uznawane za Słowo Boże i tak dalej. Są dusze, które wzdychają nad stanem rzeczy i tęsknią za czymś lepszym. Stan duchowy stanów jest przerażający. I to jest spostrzeżenie Johna Nelsona Darbiego, który odwiedził Stany Zjednoczone. Kościoły, które odwiedzał właśnie John Nelson Darby, należały w większości do kręgów reformowanych i kalwińskich, a więc tańsza łaska i łatwiejsze wierzenie nie musiały być źródłem problemu w jego czasach. Moim zdaniem nie są one również źródłem problemu w naszych czasach. Wszystkie te rzeczy i więcej innych muszą być czynnikami przyczyniającymi się do obecnego stanu rzeczy. I znowu, legalistyczne kazania nie przyniosą zwycięstwa ani świętości w walczących i światowych chrześcijanach. I słowa Johna Nelsona Darby są odpowiednie w tym momencie. Kiedy poczucie łaski jest zmniejszone, podupadamy w praktyce. Nasze motywy muszą być w Bogu. Czasami podejmuje się wysiłki, aby naciskać na zachowanie, uczynki i praktykę, ponieważ, jak się mówi, pełna łaska była głoszona wcześniej. Teraz, kiedy jest spadek w praktyce, musisz głosić praktykę. Nie wierzę w to. Tym, co raczej powinno być akcentowane, jest łaska. Pierwsza łaska. To łaska, a nie legalizm przywróci duszę. Gdzie poczucie łaski jest zmniejszone, sumienie może być w tym samym czasie niezwykle aktywne, a wtedy potępia ono naciskanie na łaskę i rezultatem jest legalizm. Kiedy sumienie zostanie wprowadzone w działanie przez roszczenia łaski, to nie jest legalizm, a w szczegółach będzie święta praktyka. John Nelson Darby słusznie zauważa, że gdy wśród chrześcijan panuje duchowy upadek, ci, którzy są tym zaniepokojeni i pragną to naprawić, mają tendencję do głoszenia uczynków. Jest to legalizm w praktycznym, prawdziwym znaczeniu tego słowa i moim zdaniem jest to dokładnie to, czym w swej istocie jest nauczanie nauczycieli zbawienia panującego Pana, czyli zbawienia pańskiego. Czyli Lordship Salvation, albo inaczej zbawienia na podstawie własnej pobożności. Mówią oni, że problem cielesności u chrześcijan powstaje dlatego, że pełna łaska była głoszona wcześniej. To jest łatwiejsze wierzenie, tańsza łaska, easy believizm. A rezultatem tego była światowość i upadek, więc lepiej było głosić praktykę. Jak mówi John Nelson Darby, to łaska nas zbawiła, to w takim razie tylko łaska i sens łaski może nas przywrócić. Jakże prawdziwe jest to stwierdzenie. Każdy, kto doświadczył w swoim chrześcijańskim życiu okresów oziębłości lub nawet odwrotu, wie i świadczy o tym, że to poczucie łaski Pana przyciągnęło go z powrotem i podniosło z koleiny, w której się znajdował. I to jest bardzo ważne. Na marginesie Biblii mojego przyjaciela jest notatka, która inspirowała go przez lata do tego stopnia, że utrwalił ją w pamięci i często używa w jego służbie kaznodziejskiej. Brzmi ona następująco. Poznanie i uznanie łaski rodzi pracę i posłuszeństwo. Nie jestem pewien, kto był pomysłodawcą tej myśli, ale żadne prawdziwsze słowa nigdy nie zostały wypowiedziane. Dla niektórych łaska jest niebezpieczną doktryną. Zawsze była tak postrzegana przez jej wrogów. W rzeczywistości przez lata dosłownie mówiono to, kiedy dyskutowaliśmy na ten temat łaski. I jestem pewien, że niektórzy doświadczyli podobnych stwierdzeń. Nie ma nic złego w napominaniu wierzących do dobrych uczynków. Jest wiele fragmentów Pisma Świętego, które o tym mówią. A sługa Boży, który tego nie robi, nie spełnia swojej służby. Jednak kiedy nastąpił upadek, pojawia się tendencja do zwrócenia się ku stylowi głoszenia naciskającego na zakon lub na stosowanie legalistycznej Ewangelii Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Zbawienie panującego Pana, czyli zbawienie pańskie, albo inaczej zbawienie na podstawie własnej pobożności, jest dokładnie tym, co zostało zdemaskowane przez słowa Johna Nelsona Darby, które zostały napisane ponad 150 lat temu. Nie ma nic nowego pod słońcem. I zdaniem nauczycieli, którzy są wrogami łaski, łaska jest niebezpieczna. Nic dziwnego, że stwierdzenie łaska jest niebezpieczną doktryną pochodzi na ogół od chrześcijan, arminian, pelagian i tych, którzy próbują wypracować sobie drogę do nieba. Paradoks polega na tym, że jeśli nauczyciele zbawienia panującego Pana, czyli zbawienia pańskiego, Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, nie będą ostrożni, to choć są zadeklarowanymi kalwinistami, będą wygłaszać te same niedowierzające stwierdzenia na temat nauki o łasce, co arminianie. Kończąc tą myśl, użyję słów H.J. Waina na temat łaski. Nie ukrywajmy chwalebnej prawdy, że łaska dziś króluje. Niech nikt nie ucisza ani nie utrudnia opowiadania Ewangelii łaski Bożej. Niech będzie wiadomo wszystkim, którzy wierzą w naszego Pana Jezusa Chrystusa, że są nie pod prawem, lecz pod łaską. Łaska jest na tronie. Powiedz nieśmiałemu i płaczącemu Tymoteuszowi, aby był mocny w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, jak mówi nam 2 Tymoteusza 2:1. Powiedz cierpiącym i tak bardzo doświadczonym świętym, że jest tron łaski, do którego mogą śmiało przyjść i znaleźć łaskę na czas pomocy. Mówcie każdemu zgromadzeniu tych, którzy miłują Pana w ich różnych potrzebach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, a także pojedynczemu wierzącemu w czasie jego trudnych prób lub zatroskanemu słudze pańskiemu. Łaska, miłosierdzie i pokój. Łaska niech będzie z Tobą. Niech wszyscy wiedzą, że nasz Zbawiciel i Pan zasiada na tronie na wysokościach, że święty, którego cudowna łaska wprowadziła go w najgłębsze otchłanie smutku, jest teraz namaszczony olejkiem wesołości i łaski, na tronie wielkości i majestatu w górze. W dół zstąpił do stajni, do żłobu, do wód Jordanu, do głodu i pragnienia w dzikich lasach, do odrzucenia wzgardy, oplucia, szyderstwa i urągania, do cierniowej korony, do ciemności i opuszczenia, na krzyżu hańby, lecz w górę wstąpił jako zmartwychwstały człowiek na miejsce pierwsze, na tron Boży, do korony chwały i czci, do wywyższenia ponad wszystkie niebiosa. Po uwielbieniu Boga na ziemi jest On uwielbiony w Bogu na wysokościach. Jezus, który raz umarł za nasze grzechy, teraz żyje na wieki i zasiada na tronie, dlatego łaska króluje przez sprawiedliwość do życia wiecznego. Łaska triumfuje. Kończąc tę myśl, posłużę się podobieństwem o siewcy. Uczniowie Pana Jezusa często byli zdziwieni Jego podobieństwami i nawet wtedy, gdy tłumaczył je w sposób bardziej zrozumiały, nadal byli zakłopotani. Tak jest również z podobieństwem o siewcy, a co ważniejsze, co najważniejsze, jest to jedno z kluczowych podobieństw i bardzo proste w swojej treści. Jeśli nie mogli zrozumieć tego jednego, to jak każde inne z podobieństw miałoby mieć dla nich sens? Dlatego Chrystus powiedział im o nim i rzekł do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jak więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Ma to bezpośredni wpływ na to zagadnienie, którym się zajmujemy w zakresie pewności zbawienia z łaski. I rzekł do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa, jak więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? To jest Ewangelia Marka, 4 rozdział, 13 werset. Oprócz oczywistego istnienia cielesnych chrześcijan jest wielu takich, którzy nie są wcale chrześcijanami. Formalnie wyznają zbawienie, a w rzeczywistości wcale nie są zbawieni. Jest wielu takich, którzy są po prostu kulturowymi chrześcijanami, szczególnie w obszarach, gdzie miesza się religia z polityką. Ale z pewnością nie tylko tam. Wyznają oni mieszankę patriotyzmu, polityki i kościoła, ale żyją tak samo światowo, jak ich niewierzący sąsiedzi. Istnieją wskaźniki, że na przykład takie miejsca, gdzie zmieszana jest polityka z religią, w rzeczywistości takie miejsca się kurczą z powodu zmieniającej się demografii i młodszego pokolenia, które jest bardziej liberalne. I teraz, jeżeli patrzymy na tych kulturowych chrześcijan, to mogą cytować religijny żargon, nawet śpiewać chrześcijańskie piosenki, ale świat wydaje się mieć na nich większy wpływ niż cokolwiek innego. Niektórzy z nich są z pewnością zaangażowanymi wyznawcami, niektórzy może nawet są wierzący, wielu z nich jednak nie jest. To właśnie ich istnienie spowodowało silną reakcję i dało początek doktrynie Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności i jej odłamom, próbującym powstrzymać falę. Jednak obwinianie istnienia tego typu światowego chrześcijaństwa za głoszenie łaski w pełni jest co najmniej błędne i problematyczne. I z pewnością nie powinno to być powodem do zmiany Ewangelii lub oczerniania jej poprzez nazywanie jej tańszą łaską, łatwiejszym wierzeniem, easy milizmem czy cheaper grace. Powtarzając to, chcę mocno podkreślić, że powodem istnienia tak dużej klasy ludzi, którzy wyznają Chrystusa, ale żyją jak diabeł, nie jest tak zwana Ewangelia łatwej wiary. Ale raczej są to po prostu produkty uboczne życia w kraju, w którym Ewangelia jest szeroko i swobodnie głoszona. W świetle podobieństwa o siewcy zbadajmy to nieco dokładniej, nieco głębiej. To jest problem z przyjęciem, a nie z głoszeniem. Tak właśnie jest. To jest problem z przyjęciem, a nie z głoszeniem. W tym interesującym i proroczym podobieństwie Pan Jezus ostrzegł nas, że warunki, na które właśnie spojrzeliśmy, będą panować, gdy Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać po całym świecie. Podobieństwo to w rzeczywistości mogłoby być lepiej określone jako podobieństwo o glebie, ponieważ jego sensem jest pokazanie 4 rodzajów gleby, które przyjęły zasiane nasiona. I tu jest związek tego podobieństwa z naszym tematem. Nasienie, które zostało zasiane, dało imponujący wynik, jednak ostatecznie tylko 1/4 zasianego plonu rzeczywiście prosperowała. Celem podobieństwa jest pokazanie, że był to problem z przyjęciem, a nie z głoszeniem. Głoszenie Ewangelii ma wpływ, daje pewne rezultaty, ale nie wszystkie rezultaty są pozytywne. I tu trzeba podkreślić, że jest to ta sama Ewangelia, która jest rozpowszechniana w całym tym podobieństwie. Jeśli zobaczymy do Ewangelii Mateusza 13 rozdział od 1 do 8 wersetu oraz od 18 do 23, to zobaczysz to podobieństwo w całości i wyjaśnienie samego Pana Jezusa. Świat jest opisany jako pole, na którym będzie rozgłaszane ewangeliczne nasienie. Warto zauważyć, że Ewangelia Królestwa, która jest głoszona w tej historii, w tym podobieństwie, nie była wadliwa, bo jak dowiadujemy się w kolejnej przypowieści, w kolejnym podobieństwie, że tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Tak mówi nam Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 37 werset. Skoro tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy, to Ewangelia nie była wadliwa. Któż lepiej umie głosić Ewangelię niż sam Pan Jezus Chrystus? Ewangelia, którą głosi Chrystus, nie jest wadliwa. Niektóre nasiona padły na ścieżkę, gdzie ptaki je pochłonęły. Niektóre na glebę skalistą, niektóre na glebę ciernistą, a niektóre na glebę dobrą. Ponownie należy zauważyć, że w podobieństwie problem dotyczy wyraźnie przyjęcia, ponieważ Pan Jezus nie może być obwiniany z powodu jego metod ewangelizacji. W jego przypadku tylko 1/4 nawróconych przyniosła owoc. Po odpowiednim czasie 3/4 nawróconych okazało się fałszywe. Byli gorliwie praktykujący, ale głęboko niewierzący, gdyż byli tacy bez słowa, którego wpływu w ich życiu nie było. Nie powinniśmy przeoczyć tego, że gdziekolwiek prawdziwa Ewangelia jest głoszona, ma ona swój efekt, wpływ. Ostatecznie częścią tego wpływu jest to, że zawsze pozostanie po nim duża przewaga fałszywych wyznawców, nawróconych, którzy nie uwierzyli i są praktykujący, lecz niewierzący. Gdy weźmiemy pod uwagę ten fakt oraz to, że w pewnych rejonach Ameryki Północnej od 200 lat nieprzerwanie głoszona jest Ewangelia i prowadzona jest praca ewangeliczna, czy powinniśmy oczekiwać lepszych rezultatów niż sam Syn Człowieczy, Pan Jezus Chrystus? Ewangelia wywiera wpływ, gdziekolwiek idzie. Jest jak deszcz, który spływa i przynosi owoce, ale może też rodzić ciernie i osty, których końcem jest spalenie, jak mówi list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 7 do 8 wersetu. Ewangelia wywiera wpływ, gdziekolwiek idzie. Jest jak deszcz, który spływa i przynosi owoce, ale gleba, na którą padła prawdziwa i dobra Ewangelia, może też rodzić ciernie i osty, których końcem jest spalenie. Hebrajczyków 6 rozdział od 7 do 8 wersetu. Warto sobie to wziąć do serca. Oczywiste jest, że wielu poprawnych doktrynalnie chrześcijan jest nimi tylko nominalnie. Zostali ochrzczeni jako niemowlęta i ich nazwiska są na listach kościelnych. Dla nich Kościół jest miejscem, gdzie się wychowali, są do tańca i do różańca. Mogą pojawić się na nabożeństwie bożonarodzeniowym lub wielkanocnym, jeśli mają na to ochotę. Ten rodzaj chrześcijaństwa może być wynikiem przyzwyczajenia tradycji lub poglądów politycznych i patriotycznych, ale nie chodzi mi o to, by tak bardzo się im przyglądać, ale by pokazać, że istnieje inna klasa, o której mówi Pismo Święte. W obecnym zamieszaniu w świecie chrześcijańskim powinniśmy być ostrożni w tworzeniu odrębnych klas. Prawdziwemu ludowi Bożemu zawsze będzie towarzyszyć również mieszany tłum, motłoch, z jakiegoś powodu. Granice te mogą być zamazane w wielu przypadkach, gdy widzimy cielesnych chrześcijan, tradycyjnych chrześcijan i duchowych chrześcijan zmieszanych razem. Prawdziwych uczniów Chrystusa wymieszanych w tłumie z faryzeuszami, saduceuszami i herodianami nie tak łatwo dało się wyodrębnić. Klasyfikacje, jeśli są ściśle utrzymywane, są niebezpieczne. Jest jeden Kościół, który jest ciałem Chrystusa, a potem są niewierni. Tak naprawdę są tylko dwie klasy, zbawieni i niezbawieni. Jest to wynik ewangelizacji, ale nie z powodu tańszej łaski czy łatwiejszej wiary w głoszonej Ewangelii. Jak chcieliby nam wmówić ludzie wyznający Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności. William Kelly zwrócił uwagę na to, że nawet dobra gleba, która rzeczywiście wydaje trwałe owoce, otrzymuje mieszane rezultaty lub szachownicę rezultatów. Siewcą jest tu sam Pan Jezus Chrystus, a jednak z 4 rzutów nasienia 3 są niepomyślne. Tylko w ostatnim przypadku nasienie przynosi dojrzały owoc, a nawet tam sprawa jest niepewna i utrudniona. Niektórzy 100-krotnie, niektórzy 60-krotnie, niektórzy 30-krotnie. Naturalne rzeczy nadal utrudniają owocowanie, mniej lub bardziej. Jakaż to opowieść o sercu człowieka i o świecie, którą zamykają te podobieństwa. Nawet tam, gdzie serce nie odrzuca, lecz zewnętrznie przyjmuje prawdę, może ją równie szybko porzucić. Ta sama wola, która sprawia, że człowiek chętnie przyjmuje Ewangelię, sprawia, że porzuca ją w obliczu trudności. Jednak w niektórych przypadkach słowo przynosi błogosławione skutki. Padło ono na dobry grunt i przyniosło owoc w różnych stopniach. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Napomnienie dla dusz, aby dobrze patrzyły na to, czy wydają, czy nie wydają owoce zgodnie z prawdą, którą otrzymały. Gdybyśmy mieli nałożyć na to podobieństwo, doktrynę Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, to wyglądałoby to tak. Ci, którym skradziono słowo z serca, ci, którzy szybko wyrastali i równie szybko gaśli, ci, którzy byli dławieni przez świat i pożądliwość, byli wynikiem słuchania kaznodziejów tańszej łaski i słyszeli Ewangelię łatwiejszej wiary. Ale dzięki Bogu, ci, którzy przynosili owoc, a szczególnie ci, którzy przynosili 100-krotny owoc, musieli słyszeć Ewangelię Lordship Salvation. Inną Ewangelię, tak? Bo jest to fałszywa, czyli zbawienie na podstawie własnej pobożności. To podobieństwo było w Biblii przez cały czas. Być może metody ewangeliczne miały w niektórych przypadkach jakiś wpływ na rodzaj nawróconych, ale z pewnością nie w takim stopniu, jak podkreślają to zwolennicy Lordship Salvation. To jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Nigdy nie zapominajmy o tym, że gdy ktoś został zbawiony, to wcale nie dzięki metodzie, ale dzięki suwerennej łasce Bożej. Wszyscy bowiem zgodzimy się, że od Pana jest zbawienie, jak mówi nam Księga Jonasza. 2 rozdział 9 werset. W dalszej części chciałbym się przyjrzeć dziwnemu zjawisku polegającemu na tym, że ci, którzy wywodzą się z kalwinistycznego zaplecza, kładą nacisk na uczynki w zbawieniu. Ze wszystkich ludzi oni najbardziej powinni rozumieć, że zbawienie nie jest w ogóle zasługą człowieka ani jego wysiłków. Jednak w tej debacie zdają się o tym zapominać. W tym zakresie mieliśmy przywilej przyglądać się jednemu z głównych założeń zbawienia Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Mówiąc najprościej, ich koncepcja polega na tym, że w ich opinii wadliwe nauczanie, tak zwana łatwiejsza wiara naszego współczesnego ewangelikalizmu, jest według ich zarzutów winna niskiego stanu duchowego chrześcijan, a nawet jest winna fałszywym, pozornym nawróceniom. Zwolennicy Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, stwierdzali niejednokrotnie, że wielu ludzi obecnie przebywających w kościołach ewangelicznych nie jest w ogóle zbawionych z tego powodu. Moja odpowiedź na to jest następująca. Jeśli istnieje duża część prawdziwych wierzących, żyjących w upadku światowości i cielesności, to nie jest to spowodowane metodą ewangelizacji, ale wadliwym duszpasterstwem i wszechobecnym wpływem świata. Starałem się również wykazać, że wiele fałszywych nawróceń było normalnym rezultatem głoszenia prawdziwej Ewangelii. Normalnym rezultatem, co widać w podobieństwie. O glebie. Syn człowieczy zasiał dobre nasienie prawdziwej Ewangelii. I tylko 25%, jeśli założymy, że udziały były równe, padło na dobrą ziemię i przyniosło owoce, podczas gdy 75%, jeśli założymy, że udziały były równe, okazało się fałszywymi wyznaniami. A nawet w obrębie tych 20%, którzy mieli owoce, są różne stopnie owocności. Z pewnością Ewangelia, którą głosił Syn Człowieczy, nie była wadliwa. Teoria, że problemy w dzisiejszym Kościele wynikają z Ewangelii łatwiejszej wiary lub tańszej łaski, jest tak naprawdę tylko teorią. Opiera się w najlepszym razie na dowodach anegdotycznych. Wielu, jeśli nie większość zwolenników Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, wyznaje również, że uznaje wywodzący się z reformacji rzymskokatolickiej kalwiński pogląd na chrześcijaństwo. Także chciałbym poruszyć powiązane z tematem Ewangelii, tematy pewności zbawienia, pozycji i stanu, natury uświęcenia, miejsca i celu, prawa oraz tego, jak wpływa na nie głoszenie Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Próba naprawienia tego stanu, jaki mamy zarysowany w podobieństwie i rzekomego antynomianizmu łatwiejszego wierzenia, poprzez teorię Lordship Salvation, to jest zbawienia z własnej pobożności, zbawienia na podstawie własnej pobożności, sprawiła, że wielu weszło na śliski grunt i zmieniło warunki samej Ewangelii. I też chciałbym przyjrzeć się idei łatwiejszej wiary, aby sprawdzić, czy jest to w ogóle słuszny zarzut. To, co niektórzy ostro potępili i uznali za łatwiejszą wiarę, może okazać się Ewangelią Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W końcu odpowiedź na ten stan rzeczy była przez cały czas w Biblii. To zawsze było miejsce, w którym musieliśmy szukać odpowiedzi na to, co stanowi Ewangelię. A z tego, co widzieliśmy, w podobieństwie o glebie warunki dzisiaj są dokładnie takie, jak Pan Jezus Chrystus zapowiedział, że będą. Zabawne, nieprawdaż? Tak zwany antynomianizm jest ogólnie pejoratywnym, obraźliwym terminem. Używanym do opisania tych, którzy twierdzą, że chrześcijanin nie jest pod prawem lub pod prawem moralnym i że posłuszeństwo pochodzi raczej z łaski niż z zewnętrznego przymusu. Dosłownie oznacza on zamiast prawa lub przeciw prawu. Anti to greckie słowo znaczące w miejsce, zamiast, a nomos to greckie słowo oznaczające prawo. Łatwo jest jednak obrzucać obelgami tych, którzy trzymają się pełnej łaski Bożej objawionej w Chrystusie. Dalej pokażę, mam nadzieję, że uświęcenie opiera się na zasadzie łaski w takim samym stopniu, jak nauka o usprawiedliwieniu. Także warto zerknąć do Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, 11 werset. To właśnie na tym jerozolimskim soborze po raz pierwszy rozważano kwestię natury Ewangelii.